Witam serdecznie w Kryminalnych, Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie Alinu od nas. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie głosy na Facebooku, mieliście możliwość wyboru, o kim chcecie posłuchać. Dzisiaj wybraliście Alin, była także Amanda Knox, ci, którzy czują się zawiedzeni. Powiem tylko tyle, że ja tą sprawę także omówię. Może nawet dobrze, że to się trochę odsunie w czasie, dlatego że w wrześniu będzie miała miejsce premiera filmu dokumentalnego i podobno będą tam może jakieś takie nieznane fakty, albo fakty, których ja nie znam, więc będę mieć jeszcze szerszą perspektywę. Więc ja o tej drugiej pani też pamiętam, ja też ją przedstawię, ale dzisiaj słynna pierwsza amerykańska seryjna morderczyni Alin Carol Wuornos. I opowiem Wam o tym, jak to się stało, kim ona była, kogo tam zabijała, no i jak to się skończyło. Alin Carol Pittman, jeszcze Pittman, wtedy nie Wuornos, urodziła się 29 lutego 1956 roku w Rochester w Michigan, ale większość swojego dzieciństwa i wczesnej młodości spędziła w Troy, Michigan. To taka niewielka mieścinka. Dlaczego mówię Pittman? Dlatego, że porozmawiamy sobie na początku trochę o rodzinie, o rodzicach i rodzinie ogólnie, ponieważ jest to no, skomplikowane, zagmatwane i to może trochę nawet dla niektórych tłumaczy, dlaczego pani zaczęła mordować albo weszła w takie właśnie konflikty z prawem, a nie inne. Jej matka Diane Wuornos, bo Wuornos to jest nazwisko jej matki, miała 14 lat, kiedy wyszła za mąż za Lee Dale Pittmana, który miał wtedy 16 lat, więc to były bardzo młodzi ludzie. Oni byli w ogóle niedobrani, to była jakaś taka... to małżeństwo było fatalne od samego startu. Alin właściwie swojego ojca nigdy nie spotkała, bo on opuścił rodzinę w momencie, kiedy ona miała 2 miesiące. No więc fizycznie spotkała, ale nie miała możliwości sobie oczywiście tego przypomnieć. Miała także starszego brata, czyli Diane i Leo mieli jeszcze jedno dziecko, to był Keith, on był rok starszy, w 55 się urodził, więc więc w momencie, jak Leo opuścił rodzinę, no to matka Diane została z 2 dziećmi. Jeżeli chodzi właśnie o tego Leo, bo to jest dość interesujące, bardzo mało źródeł to nawet podaje, albo nie podaje, albo przemijają to, przemilczają to zupełnie. To był facet, który był chory na schizofrenię. On był chory na schizofrenię, był w więzieniu bardzo, bardzo długo, bo odsiadywał wyrok za gwałt na 7-letnim chłopcu. On wcześniej miał jakieś takie inklinacje po prostu molestowania moich dzieci, niestety, i powiesił się w celi w 1969 roku. Więc no nie był to najzdrowszy pan, nie miał najzdrowszego podejścia do życia, do otaczających go realiów. Więc być może to był właśnie powód rozwodu, ale były też inne powody. No, ta rodzina to nie było najszczęśliwsza. Więc jak ten rozwód się dokonał, Diane została z 2 dziećmi. No, nie wiadomo za bardzo, co się stało, bo to źródła podają różnie, jak już w ogóle wchodzą w ten temat. Bo właśnie jak Alin miała albo 6 miesięcy, albo 2 lata, no i brat odpowiednio więcej, to matka Diane zostawiła 2 swoich dzieci, czyli jej brata, ze swoimi rodzicami, czyli z dziadkami, i uciekła. Podobno do Teksasu. Nie wiadomo za bardzo dlaczego. Niektórzy mówią, że to była kwestia, nie wytrzymała psychicznie, że była jakiś taki problem, coś tam było nie tak. Że musiała się wyłączyć z tego wszystkiego, że 2 małych dzieci, ona też była bardzo młoda. A druga wersja podawana jest także, że ona po prostu lubiła takie hulasze życie, chciała sobie z życia skorzystać i tam dzieci, tak małe, to nieważne. Niech się moi rodzice zaopiekują. No więc wchodzimy w tych rodziców, w tych dziadków, którzy się tymi dzieciakami rzeczywiście zajęli, przynajmniej na samym początku. Oni oficjalnie zaadoptowali Alin i jej brata Keitha. Oni byli oficjalnie rodzicami. I to był dziadek Lori Wuornos
i była babcia Brita, więc oczywiście na początku to byli dziadkowie, a później to byli rodzice. Jeżeli posłuchacie jakichś wywiadów, dojdziecie do jakichkolwiek materiałów na temat Aline i ona mówi moi rodzice, to właśnie dlatego jest taka dziwne wrażenie, coś jest nie tak, bo ona referuje, mówiąc, nazywając kogoś mamą albo tatą, no, matką albo ojcem, do innych ludzi czasami. Więc tu jest problem. Ona bardzo często ich w wywiadach nazywa właśnie swoich dziadków rodzicami, dlatego że oni ją formalnie adoptowali. Lori Wuornos, no i oczywiście dostała nazwisko. No, Wuornos wtedy. Lori Wuornos to był człowiek, który był taki bardzo pedantyczny, porządny. No niestety miał napady gniewu, znęcał się nad tymi dzieciakami. No i wykorzystywał tą Aline seksualnie. Zresztą były takie informacje, że on swoją córkę, czyli Diane, matkę Aline, także wykorzystywał seksualnie. I były także podejrzenia, że on jest w ogóle naprawdę ojcem, czyli już tam doszło do kazirostwa w takim znaczeniu, że po prostu Aileen jest jego córką. Więc umówmy się, że to też nie było tak, że po tych wszystkich przebojach te dzieciaki dostały wspaniały, kochający dom. Znaczy na początku to tam jakoś tam się trzymało, a później niekoniecznie. Jego żona Brita była alkoholiczką i jakoś tam to funkcjonowało. Ona go jeszcze trzymała w ryzach. Mówiłam, że Aileen była wykorzystywana przez swojego dziadka. Wykorzystywana, bita, kazały się rozbierać do naga. Tam były różne rzeczy. Co źródło to większy horror. No ale coś musiało być rzeczywiście nie tak, ponieważ Aileen w wieku lat 9, ona tak na dobrą sprawę zaczęła dokonywać tego różnego rodzaju seksualnych przysług na przykład jedzenia albo papierosy. 9-latek. No to wiadomo, że to są rzeczy, które... No coś musi być nie tak w domu, że ona w ogóle wpada na taki pomysł. No, jeszcze były takie w ogóle informacje, że ona, nie że ją ten dziadek gwałci, to jeszcze ona sypiała z własnym bratem podobno. Tam ciężko mi odciąć plotki od prawdy w tym przypadku, natomiast wydaje mi się, że z tym bratem to chyba tak niekoniecznie. Nikt nie podaje tego tak, nikt, takie poważne źródła nie wchodzą w szczegóły, ale... Powiem tak, rodzina była patologiczna od samego startu, do samego końca. Lee, właśnie jak to jest taka mała uwaga, że Aline była przez znajomych nazywana Lee, przez znajomych, przez jakichś ludzi, którzy byli w jej otoczeniu. Nikt się z tą Aline nie bawił, więc nazywają ją Lee. I będę mówić na nią teraz, będę mówić na nią głównie Lee, dlatego że po prostu za chwilę wejdzie bardzo dużo postaci w tej historii, która ma bardzo podobne imię. Więc Lee. Przynajmniej to będziemy wiedzieć. Lee to jest właśnie nasza Aileen Wuornos. Ona miała 13 lat, zaszła w ciążę. Też nie za bardzo wiadomo z kim. Z jednej strony mówiło się, że być może to jest jej dziadek, łamany na ojciec, czyli ten Lori Wuornos, a z drugiej strony oskarżono takiego lokalnego pedofila, którego nazywano Chief. Ona do dziecka urodziła, jak miała 14 lat, to był chłopczyk. On został udany do adopcji, tam nie było w ogóle rozmowy. I od tego czasu Aline, czyli właśnie Lee, miała takie, już była niedotykalna. Już była taka, nikt nie chciał z nią rozmawiać, nikt nie chciał się z nią zadawać, była taka 14-latka po porodzie w ogóle a idź pani sobie stąd. A mimo, że chłopcy z okolicy, no głównie młodzi chłopcy, po prostu wykorzystywali ją jak mogli, to było tak na takiej zasadzie, że przychodzili ci coś tam i dawali za seks. Na przykład, a w momencie później nie chcieli jej w ogóle znać. No ona tam podejmowała jakieś próby, żeby się z kimś zaprzyjaźnić. Tam była taka sytuacja, że w ogóle kiedyś zaprosiła ludzi do domu, bo miała ochotę, żeby po prostu zrobić jakąś imprezę, nie? Że po prostu ludzie przyszli, że wszyscy ją tak traktują jak śmiecia i właśnie kupiła jakieś tam chipsy, jakieś przekąski, jakiś tam alkohol chyba nawet, czy jakieś napoje i ludzie przyszli dla zgrywu niby. Wyrzucili jej z jej własnej imprezy. Więc to ona miała takie... No tak ją traktowali ludzie w okolicy. Trochę to jest przykre. Ci ludzie, jak teraz się z nimi porozmawia, czy są jakieś takie próby, czasami wywiady, jak się z nimi porozmawia właśnie, to oni mówią raczej, że nie, ja byłem dobry dla niej i tak dalej. No, zasadnicza większość nie była, tak to ujmijmy.
Chwilę po oddaniu dziecka do adopcji umiera jej babcia na maskość wątroby. Jak mówiłam, była alkoholiczką, babcia była manna matka. No i ten Lori Gornas już w ogóle traci nad sobą jakąkolwiek kontrolę, wyrzuca Lee z domu. Nie wiem za bardzo, co się dzieje z jej bratem. Mi się wydaje, że brat nie został wyrzucony po prostu. On mógł jakoś tam mieszkać, był inaczej traktowany. I Lee przez 2 lata właściwie śpi w lesie, śpi w... gdzieś tam po samochodach, zaczyna się prostytuować, głównie dlatego, żeby gdzieś znaleźć jakiś ciepły kąt do spania, jakaś możliwość, nie wiem, może pokój w hotelu, coś takiego, żeby mieć możliwość korzystania z prysznica, żeby było cieplej. Też pamiętajmy o tym, że to jest Michigan. To jest Michigan, to jeszcze jest Florida, więc tam są ciężkie zimy, jest dużo śniegu, ona czasami musiała na śniegu spać. Nawet pokazywała tam w jednym z filmów dokumentalnych jakieś tam odmrożenia właśnie na rękach. Jakieś ślady odmrożeń do ostatnich chwili jej to zostawało. No więc warunki straszne, nikt się nią nie przejmował, żadna instytucja się do niej nie zgłosiła, nikt jej nie odebrał i tak dalej. Ona miała 14-15 lat, coś takiego, to dzieciak jeszcze. A w ogóle o szkole to w ogóle pomijmy tą kwestię szkolną, to nie ma sensu. Ona w momencie, jak ona właśnie sypiała w lesie normalnie. Zbudowała sobie taki fort, przyjaźniła się z takim facetem, który nazywał się Dennis Allen. On był także trochę wyrzucony na margines, dlatego że to był człowiek, który lubił przebierać się za kobietę. Nie wiem, czy on był gejem, czy nie, ale na dobrą sprawę też jakoś wszyscy się trzymali od niego z daleka i dwoje dzieciaków tam tak na dobrą sprawę mieszkało sobie w lesie. Pomieszkiwało w lesie tam, gdzie mogło. Jakoś tam się żywiło, gdzieś tam korzystało z jakichś możliwości. Natomiast no, to było takie biedowanie naprawdę na wysokim... No straszne, no tak naprawdę. Jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć, jakie to były mniej więcej czasy, no to wojna w Wietnamie. Wojna w Wietnamie, więc dzieci kwiat. Niektóre dzieci kwiat, a niektóre dzieci spały w lesie, bo nikogo to nie obchodziło. Eileen całkiem rozsądnie i sensownie stwierdziła, że mając 16 lat mniej więcej, że właściwie jak ona ma być bezdomna i ma być pewną prostytutką, to ona może równie dobrze się przeprowadzić na Florydę, nie? W sumie jak co już nie ma żadnego problemu, tam jest cały czas ciepło, tam jest sporo turystów, więc może będzie miała więcej klientów. Jak pomyślała, tak zrobiła, przeniosła się na Florydę. Ona właściwie bywała w każdym miejscu w stanie, a najbardziej lubiła sobie Daytona Beach, tak było jej ulubione miasto. To jest tak mniej więcej, jak sobie tak popatrzymy, to tak koło Orlando. I tam w różnych jakichś motelach bywała, bardzo często spędzała czas w klubach motocyklowych i tam gdzieś się kręciła. No i głównie oczywiście żyła z tej prostytucji, stała właśnie przy trasie I-75, czyli Interstate 75 i Interstate 95 także. Na 95 Was dawno temu zabrała. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie zobaczy moje vlogi dla dane. Tam oczywiście to nie jest taki, tam gdzie jest największy ruch, tylko tam gdzie jest to jest mniejsza, węższa jest ta droga. A tam stała. Potem w ogóle prostytutką była beznadziejną. To się umówmy, ona nie przykładała się do tego, czy przykładała się do prostytucji. Ona się ubierała się w jakieś koszule, miała zazwyczaj jakieś okulary albo coś tam, żadnego makijażu, niczego, po prostu przychodziła, ja może wsiądam, że tamto. Pokazywała w portfelu jakieś zdjęcie dzieci, które w ogóle nie swoje dzieci. I robiła na litość, że ja muszę dzieci nakarmić i tak dalej. No i jakoś jej to szło. Ja słyszałam takie głosy, że nawet jakby się zaangażowała bardziej w tą karierę, to by może coś z tym zrobiła. Nie chciałabym, że tak powiem, uważała to za zajęcie dorywcze, nie wkładała w to serca, tak to nazwijmy. I zarabia jakieś tam pieniądze, podobno kilkaset dolarów tygodniowo. Prawdopodobnie ta pasta była też zmienna. To nie są dobre pieniądze, to nie są duże pieniądze. Ja wiem, że wartość tych pieniędzy była trochę inna w 80-tych latach, no bo to w 80-tych latach, powiedzmy 80 lata powoli, ale mimo wszystko to ona tam widowała, no też bardzo często wsypiała na Florydzie gdzieś w jakimś lesie, gdzieś na plaży. Czasami zdarzają się jakieś przyczepy kempingowe, czasami zdarzały się jakieś domy, ale mimo wszystko to też nie była takie, to też nie było tak, że na Florydzie się wiodło lepiej, po prostu przynajmniej nie, po prostu nie było śniegu. No i oczywiście wśród tych plaży, wśród tych palm, wśród tego wszystkiego zaczęły się też w jakimś stopniu problemy z prawem. Lee miała też taką sytuację, że dość łatwo traciła kontrolę, była dość agresywna.
i zaczęły się bójki w barach. Jak mówiłam, ona się szwendała po jakichś klubach motocyklowych, takich barach dla motocyklistów, to tam też bywa po prostu gorąco. No i raz przywaliła facetowi butelką po piwie w głowę, raz przywaliła komuś bilą do bilarda, a Osiek miał 18 lat, została aresztowana za strzelanie do przejeżdżającego samochodu. A ona miała rewolwer, 22 mm. To była jej broń ulubiona. No i coś strzelała. Nie wiem za bardzo, czy to strzela, no, to był jakiś zamiar morderstwa, czy to po prostu wygłupy po pijaku. Pewnie wygłupy po pijaku, bo ona chyba jeszcze nie doszła do tego poziomu wtedy. Natomiast 22 mm, będziecie kiedyś chcieli, to ja wam przyniosę pociski 22, 9, 45 i tak dalej. Pokażę wam, czym się różni. 22 to jest tego najmniejsze, to jest taki malusia. No nie kula, no nabój, tak, to kula jeszcze mniejsza. To nie jest najbardziej mordercza broń na świecie. To się umówmy. No to jest na marginesie zupełnie. W 1976 roku dzieje się tragedia. Jej brat Keith, w zależności od tego, jak źródła podają, to albo ją gwałcił, albo sypia z tym bratem, nie wiadomo. Ale zdaje się, że chyba mieli miarę dobre kontakty. On umiera na raka, ma 21 lat. I Lee kiedyś o tym dowiaduje, postanawia chyba coś zmieniać w swoim życiu, tak zakładam, i wychodzi za mąż. Chodzi za mąż takiego pana, który się nazywał Levi Fell. On ma 76 lat, więc już jest statycznym zarożkiem. Zdaje się, że jest przy jakichś pieniądzach, on miał jakąś firmę związaną z węglem, coś takiego. No ale to szczęście nie trwa długo, bo po miesiącu on zgłasza się na policję i prosi o zakaz zbliżania się, ponieważ ona wzięła jego laskę dochodzenia, tą, którą się popierał, i go tym stłukła. Więc małżeństwo to tam za długo nie potrwało. I od tamtego czasu właściwie, wcześniej Lee miała problemy z prawem, ale teraz właściwie co rok, co dwa lata coś tam się dzieje. W 1981 roku włamała się do sklepu z bronią w ręku, wkładała $35 i paczkę fajek w Edgewater. No i nawet później spędziła w sumie no, jakiś czas w więzieniu chyba. To oni właśnie, oni mieli jakieś odciski palców, to była zarejestrowana pani gdzieś tam w systemie, która wiadomo było, że coś tam kombinuje, przecież nikogo nie mordowała, ale okoliczna policja miała świadomość, że ona istnieje, tak nazwijmy. W 1984 została aresztowana znowu na Key West na Florydzie, to jest tam na samym dole, za podrabianie czeków. Czyli się łapała z tego, czego mogła. A w 1986 w Miami została aresztowana za próbę kradzieży samochodu i coś tam za opór, zestawienie oporu, coś takiego. Więc co chwila, tak na podstawę, coś tam się działo. Ona nie była na pewno aniołkiem i to nie było tak, że ona w ogóle była taka niewinna i nieśmiała, tylko se żyła po prostu sypiając pod drzewkiem i właśnie nie było problemu. To nie wyglądało w ten sposób. Lee, gdy zaczęła dobiegać 30, zaczęła się mawiać z kobietami. Nie wiadomo, czy była kwestia tych gwałtów, czy tej prostytucji, czy odkryła sobie powołanie życia. I niewiele lat później, lata 80. Ona spotkała taką panią, która nazywa się Tyra Moore. I to była miłość życia od pierwszego obejrzenia. Od razu do pierwszej nocy to od razu już tam poszły do łóżka. Właściwie spędziły tydzień nie wychodząc w ogóle z domu. No i później od tego czasu były nierozłączne. No i tak trochę mieszkały właściwie jak nomadzi. Tutaj się trochę pomieszkały, tam trochę pomieszkały, tu jakaś przyczepa kempingowa, tu jakiś pokój w hotelu. Lee mówiła, że jesteśmy jak Bonnie and Clyde. I tak sobie się szwendały, gdzie mogły, jakby jakieś pieniądze, nawet też podobno gdzieś tam w lesie spały. Z czego się utrzymywały, a Lee była cały czas prostytutką, prostytuowała się właśnie. A Tyra miała coś przeciwko. Jak się posłucha jakichś wywiadów, ja mam trochę wywiadów tam podam na dole, to oczywiście mówi, że nie, absolutnie nie chciałam, żeby Aileen miała taką sytuację. Nie, ja ją próbowałam namówić, żeby ona jednak zrezygnowała z tej prostytucji. Ale tak po prostu siedziała, po prostu wiedziała, co się dzieje. Ta chodziła, się prostytuowała, ta siedziała w domu, piła piwo, ta mordowała, ta się nie przejmowała. Tak mniej więcej wyglądało. Właśnie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak te dwie panie spędzały swój czas, no oprócz zarabiania pieniędzy i przenoszenia się z miejsca na miejsce, to najchętniej piły piwo, oglądały telewizję i strzelały w lesie. Do różnych przedmiotów. No.
Hej. Tyra mówiła o Lee, że ona była zaborcza, zazdrosna, że była łatwo wpadała w szał. Nie wiem, czy ją kiedykolwiek tam się pobiły, dlatego już nie wiem. Nie dotarłam do takich informacji, może tak, dotarłam do plotek, ale nie dotarłam do informacji, że Lee była taką fantastką, ona wierzyła w jakieś duchy, w jakieś dziwne rzeczy, jakieś teorie spiskowe, po prostu wyjęte z sufitu. I ogólnie zdanie Tyra na temat Lee nie jest najlepsze, ale powiem wam tak, że one spędziły chyba tak w sumie razem tak, no, albo 3, albo 5 lat, w zależności jak źródła podają. To chyba taka straszna nieugodyczna, bo po prostu jakoś tam się trzymały razem. No i mniej więcej w tym samym czasie już przestają być problemy z prawem. Wtedy się już zaczyna czarna seria mordów. Pierwsze morderstwo zostaje dokonane w 1989 roku, dokładnie 30 listopada, więc jest na Florydzie zima, ale to nie ma żadnego śniegu tak na dobrą sprawę. Jest to Richard Mallory, 51 lat, to był właściciel sklepu elektronicznego w Clearwater, to sam facet. No i to jest pierwsze morderstwo, no, zapoczątkowuje serię, natomiast jest takie bardzo kontrowersyjne, dlatego że pan Mallory miał przeszłość przestępcy seksualnego, on siedział za gwałt 10 lat, nie był taki specjalnie miły dla kobiet, przynajmniej tak podają źródła. No i Eileen później w sądzie mówiła, że on ją torturował, że ją gwałcił, że on tam naprawdę straszne rzeczy z nią robił. Jak się posłucha tych jej zeznań, no to rzeczywiście być może tak się zdarzyło, bo nie wydaje się, żeby dziewczyna grała. Ale no mogła nam wciskać bzdury. Natomiast podobno to było, czy wszystkie morderstwa, podobno ona się tłumaczyła, że to była obrona konieczna, ale to było morderstwo, które najbardziej wyglądało na obronę konieczną, że podobno rzeczywiście tak mogło się stać. On został zabity strzałem w płuca, to go zabiło i zresztą Eileen Lee nosiła ze sobą broń cały czas. Czy to było wcześniej, czy to było później, w momencie, kiedy zaczęła tą broń nosić non-stop, to już się z bronią nie rozstawała od tamtego czasu. No i zaczyna się właściwie seria. Teraz w tym momencie tych morderstw zaczyna być morderstwo w morderstwie. Faceci zaczynają ginąć i ona każdego tłumaczy się, że była to samoobrona. Do tego jeszcze przejdziemy. Następny jest David Spears, 43 lata. To jest początek czerwca 1990 roku. Reszta to tylko jedno morderstwo było w 1989, wszystkie inne były w 1990 roku. Zapamiętajmy, i to raczej w lecie. David Spitz miał 43 lata, był budowlańcem z Winter Garden, został zabity 6 strzałami i jego ciało, jak zostali go znaleźli, to było kompletnie nagie. Następny był Charles. Charles Cadden, on miał 40 lat, on zaginął pod koniec maja, więc to prawdopodobnie dokładnie w tym samym, mniej więcej w tym samym czasie, co David Spears zginął. To był taki pracownik Rodeo na pół etatu i zginął, ponieważ oddano zostało do niego 9 strzałów, cały czas ten sam kaliber, cały czas ta sama broń. Kolejny jest Peter Sims, 65 lat, sprawa dość kontrowersyjna, dlatego życia nigdy nie znaleziono. On ginie na początku, zaginął pod koniec lipca. To był taki facet, który był właściwie wilkiem morskim, byłym wilkiem morskim. On był bardzo wierzący, bardzo często, bardzo swojego czasu spędzał w parafii, oddawał swój czas po prostu młodym ludziom, żeby poznawać o Jezusie i tak dalej, i tak dalej. No o Jezusie, o Jezusie, a później zabierał prostytutki na autostradzie. No ale to tak bywa. On był z Jupiter na Florydzie. Jak mówiłam, nie odnaleziono ciała, natomiast odnaleziono jego samochód. I tam były w tym samochodzie odciski palców Lee. Tak, jeżeli ktokolwiek by się chciał pytać, jak to zostało stwierdzone, że ona miała coś z tym wspólnego. Później jest Troy Burris, 50 lat, z Oskala. 2 strzały zostały do niego oddane, zginął pod koniec lipca, także on się zajmował sprzedawaniem kiełbasek.
taki miał zawód. No i następne morderstwo, to mi się wydaje, że to przyspieszyło trochę takie zainteresowanie policji, ponieważ to był Charles Humphreys, on miał 56 lat, to był emerytowany major sił powietrznych USA, także były szef policji. Człowiek, który miał bardzo dobrą opinię, który się cieszył szacunkiem w swojej społeczności. I no i ta sprawa nabrała też innej rangi. Też nie to, żeby nabrała mniejsze rangi wcześniej, ale policja widzą, że po prostu ktoś, już emerytowany pracownik służb, został zamordowany, no to powiedzmy podwoiła wysiłki. No i jest jeszcze jeden, to był Walter Geno Antonio, 62 lata i on ginie tak na dobrą sprawę w listopadzie. To był kierowca ciężarówki i pracownik ochrony. Było tego, siedmiu facetów zginęło. Jak sobie popatrzycie na to, to właściwie ona zabija bardzo, właściwie tak jak ktoś powiedział, jakiś psycholog czy coś, że ona zabija tego samego faceta. To byli, to każdy był w średnim wieku, biały, zazwyczaj tam mniej lub bardziej przytuszy, więc czy to była kwestia taka, że po tym Richardzie Mallory, który ją tak podobno zgwałcił i tak ją źle potraktował, to ona coś, to po prostu włączał jej się agresor, jak widziała podobne zachowanie podobnego faceta. Czy to jeszcze z jakichś zaprzeszłości, z kontaktów z dziadkiem? Nie, ciężko powiedzieć, bo co psycholog, to teoria. No i jak wiadomo, panowie zginęli, oni ginęli, ona się jakoś nie przesadnie przejmowała w ukrywaniu ciał. Zabierała im pieniądze, zabierała im samochody. Ona korzystały sobie, ta ona i ta Tyra jej, korzystały sobie cały czas z tych dóbr, które ona uzyskała. Więc można powiedzieć, że to podejrzewana, że to był taki rabunek na tle majątkowym, tak? Że ona zabija tych kolesi i się dobierała do ich portfeli. No ale policja zauważyła je obydwie w samochodzie tego Petera Simsa, czyli tego, którego ciało nie znaleziono. No i zaczęło się coraz bardziej zagęszczać. Były portrety pamięciowe, tak o wyglądały. Policja nazywała to, że to są panie, które nazywają się Angels of Death, czyli po prostu anioły śmierci. Obydwu pań oszukali. No i Tyra nie mogła tego wytrzymać, uciekła do rodziny w Ohio. Po prostu zostawiła Lee. Lee przez tydzień mieszkała z takim kolegą, który nazywał się Dick Mills. Podobno rozpaczała bardzo mocno właśnie, że Tyra ją zostawiła. Ten Dick Mills później sprzedawał jakieś informacje do prasy, opowiadał, że miał jakieś fantazje seksualne, że w ogóle z nim seks uprawiała, że miał jakieś właśnie, że miał jakieś wizje, że chciała, żeby ktoś się tam włożył jej kaptur na głowę, gwałcił w lesie. Jakieś takie historie opowiadał do prasy, tylko że on to później odwołał, później potwierdził, później odwołał, więc ciężko powiedzieć, czy to miał jakieś ręce i nogi. Ja na pewno facet chciał zarobić parę groszy. I ją w końcu aresztowano. To przez tydzień się ukrywała, płakała, ale ją w końcu dorwali 9 stycznia 1991 roku w barze The Last Resort. To był bar dla motocyklistów. Chyba jeszcze stoi, Daytona Beach. Tyra wróciła na Florydę prawie od razu i zaczęła współpracować z policją, z Marszą. Ona nigdy nie została nic oskarżona, zeznawała po prostu jako świadek i tyle. Nie było żadnej rozmowy, że ona jest jakoś tam winna współudział. Mówiła, że ona o niczym nie wiedziała. Zresztą Lee przyznała się do winy i wzięła całą odpowiedzialność na siebie. Nie chciała włączać do swojej dziewczyny, byłej dziewczyny. Ciężko wiedzieć, kim ten człowiek już na niej był w tym momencie. Ponieważ jak wiadomo, Lee nie miała za dużo pieniędzy, znaczy w ogóle nie miała pieniędzy, no to wszystko ją obrońca z urzędu, dlatego obrońca z urzędu się zgodziła. To była taka pani, która nazywa się Trisha Jenkins. Zaczęło już przygotowanie do procesu. I wtedy zdarzyło się coś dziwnego. Jak mówię, czasami jest taka sytuacja, że po prostu opowiadam jakąś historię i po prostu mówię, o, ktoś został złapany. I właściwie już jest koniec historii. A tutaj jest znowu tak, że najpierw coś się działo, później ją złapali, później znowu zaczyna jakieś dzikie schody.
Więc była taka pani, która się nazywa Arlene Prale. Widzicie, dlatego mówiłam o Arlene, mówię Lin, bo ona teraz się prawie Arlene. Więc żeby było jasno. I Arlene Prale to była taka pani, która mieszkała z mężem na farmie. Nauczona chrześcijanka, taka dość fanatyczna nawet. Chodziła sobie konie i wilki. Miała wypadek. Wbrew pozorom to, co mówię, ma wszystko sens i jest połączone z prawo. Miała ten wypadek, to się tam modliła i spłynęła na nią łaska boska. Jezus ją uzdrowił i ona twierdziła, że doznała takiego oświecenia, że ona się musi skontaktować z tą Eileen Wuornos, bo po prostu to właśnie, żeby podziękować, bo to ma jakiś związek z tym, że ona się wykurowała po tym wypadku. Więc skontaktowała się, napisała ten list do Eileen, ona już chciała wiedzieć na Eileen, znaczy Lee, a miałam mówić Lee, więc napisała list do Lee, że mówi, o to tego, bo Jezus mi kazał, żeby do Ciebie napisać, a Lee się ucieszyła i podobno jej napisała znowu, że to fantastycznie, bo ja też miałam taką wizję, że przyjdzie jakaś dobra kobieta, chrześcijanka i mnie się mną zaopiekuje. No i Eileen i Lee zaczęły pisać do siebie listy i dzwonić i przesyłać sobie wiersze i obrazki, tam w ogóle była cała korespondencja, jakieś te kontakty były intensywne. I w 1991 roku, właśnie w samym roku, jeszcze przed procesami, Arlene dokonuje adopcji Lee, jest oficjalnie jej matką, co wzbudziło duże zainteresowanie prasy. Znaczy tak, prasa się tą sprawą interesowała od samego początku. To była bardzo nagłośna sprawa, no to była taka kolejna rzecz. I Arlene stwierdziła, że musi się poważnie zająć. Lee opowiadała, że to będzie pięknie, nic się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze, córeczko, wygramy ten proces i przyjdziesz do mnie na tą farmę i będziemy się zajmować tymi końmi, tymi wilkami, wszystko będzie fantastycznie. I pierwsze, co zrobiła, to powiedziała Lee, weź zwolnij swoją obrończynię z urzędu, bo to nie ma sensu, ja mam fantastycznego adwokata. No to ta się posługała swojej nowo nabytej matki, zwolniła tą obrończynię. A Arlene zatrudniła takiego pana, który nazywał się Steve Glazer. To był taki, nie wiem, to był bardzo niedoświadczony facet, on nawet biura nie miał, nawet faksu nie miał, był muzyk, on jakieś piosenki cały czas śpiewał, chętnie śpiewał piosenki w szkolkowej broni na sali sądowej. Miał jakiegoś przyjaciela wymyślonego, on go później wystukał z drewna, jakiegoś Pinokia, znaczy on opowiadał ogólnie, co ten człowiek sobie reprezentował. I on sobie tak postanowił, że właściwie to cała ta sprawa, To jest w miarę prosta, bo nie będziemy robić żadnej obrony. Obrona konieczna, nie obrona konieczna, to nie ma sensu, nie będzie żadnej obrony, że najlepiej, jak ona przyjdzie do tego sądu i ona powie w ogóle, że jest winna i poprosi, żeby jej dali niższy kary, to będzie załatwione. To była jego wizja. W międzyczasie zadajcie pytanie, po co adoptować 35-letnią salinną modeleczynię, która ma sporo szansę zginąć, znaczy dostać karę śmierci, dostać czapę. No dlatego, że jak mówiłam, sprawa była bardzo medialna, tam chodził, cały czas chodziły jakieś media, do tego oglądały i tak dalej, obłąkiwały, że Arlene jako matka razem z tym Steve'em po prostu zaczęli robić kasę. Zaczęli robić kasę, zaczęli brać pieniądze za wywiady. Nawet jak Lee dostawała jakieś pieniądze, to można mogło to być wpłacone na konto jej matki. Więc no to było dość wyrachowane. Ten Steve, który był prawnikiem, no dość taki dziwny człowiek, a w ogóle bez siebie jointów, to tam się za bardzo nie zabierał do pracy. Nie był człowiek, który ja bym pokładał jakieś zaufanie w czymkolwiek, a już na pewno nie sprawie morderstwo tak słynnej. No to on z jednej strony był adwokatem Lee, a z drugiej strony był agentem Arlene. I tam dogadywał deala, żeby tutaj jakieś pieniążki. To ciężkie pieniądze za wywiady oni potrafili brać, kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Lee się zorientowała w końcu. Ale zanim się zorientowała, to niestety były procesy. I ona w tych procesach ciężko podążyła ścieżką, którą wyznaczył jej adwokat. Powiedziała wszystko, że tak, że ja przepraszam bardzo, że dokonała ze sobą morderstwa, że rozmawiałam z Jezusem i Jezus mi powiedział właśnie, że muszę wam powiedzieć prawdę, jak to było i ja bardzo przepraszam. W ogóle nie było żadnej rozmowy. Ten sędzia się tak na nie opatrzył się. Mówi, ale pani jest pewna w ogóle?
Tak. No i dostał. Obydwa procesy dostał 5 kar śmierci. Ale Steve do niej przyszedł, tej awokat później do celi, coś śpiewał piosenkę. Tyle dobrego miała. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, że na przykład na nie dostała możliwości, bo nawet Ted Bundy, jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w Stanach, on dostał możliwość, opcję taką, żeby dostać w dożywocie, nie karę śmierci. A Lee tego nie dostała. To jest kwestia tego, że po prostu ja mu adwokat ją dupił, no po prostu. To jest proste. On nie próbował niczego negocjować, on powiedział idź i powiedz. No się trochę i przyszła i powiedziała, tylko że ona chyba liczyła na jakieś współczucie na to, że serduszko prokuratorów i sędziów się otworzy i o nią przytulą i coś jej tam wybaczą, a oni powiedzieli, aha, kara śmierci. No i ona się bardzo zdenerwowała wtedy i przestała ufać temu Steve'emu i tej swojej matce, powiedziała, co to jest za matka, że ona mnie tak pokierowała, że teraz po prostu zostanę zamordowana, zabita przez państwo. A ta matka w ogóle to cały czas mówiła, to powinna się cieszyć w ogóle, jak jest kara śmierci, to powinnaś ją przyjąć, bo to jest fantastyczny pomysł, bo będziesz szybciej w domu, będziesz u Jezusa, Jezus cię przyjmie. Lepiej dostać czap. Taka była rozmowa. No ale... Ale nawet Lee się zorientowała, że coś jest nie tak, bo mówiła, co to jest za matka, co mnie tylko chciała na śmierć wysłać. Więc nie wiem tak do końca, jak ta sprawa się potoczyła, no ale chyba adopcja nie została wywołana tak naprawdę. Więc myślicie, że to była jedna afera, która się działa podczas procesu? A gdzie to? Policja razem z tą Tyrą od samego początku zaczęli kręcić własne lody, własne biznesy i chcieli sprzedać całą tą historię do producentów Hollywood, po prostu żeby ktoś zrobił z tego film czy książkę czy coś tam. Że oni dostarczą wszystkie akta, wszystkie informacje itd. itd. Eileen o tym na początku nie wiedziała. Później wiedziała, że to jest jakiś paranoi, że ta cała policja to chciała ją, to policja z niej zrobiła seryjnego mordercę, bo po prostu chciała, żeby ona mordowała więcej, bo będzie więcej materiałów na film. Już jej się tamte. Ona później w momencie odleciała. Ta policja tam kombinowała, to było nielegalne, żeby robić takie rzeczy, to jeszcze w ogóle podczas procesu. Pamiętam, że tam był jeden z tych policjantów, kto się w ogóle temu przeciwstawił, no powiedział, no kochani, no dziewczyna jest jaka jest, no zostawcie ją tam, no, nie róbcie takich rzeczy, bo to nie powinniśmy. No to skończyło się to bardzo dla niego źle, bo został wyrzucony z pracy i został łamany do domu, był zastraszany i jego rzeczy zostały zniszczone, więc to tam bardzo mocno niestety jego sytuacja. No tam była bardzo mocna walka o pieniądze z tych potencjalnych filmów. Oni to w końcu zostało odkryte, że policja robi takie jakieś machinacje dziwne. Ktoś kogoś tam podsłuchał, bardzo ludzi zostało zwolnione z pracy. Wiadomo, że żaden deal filmowy się nie udał. Dlatego tak bardzo długo trzeba było czekać na jakiekolwiek pierwsze filmy chyba. Natomiast nikomu nic nie udowodniono. Znaczy policjanci zostali zwolnieni, ale nie było żadnego kontraktu, nic nie było na piśmie. I może trochę szkoda, bo gdyby się okazało rzeczywiście, że policja, znaczy to się okazało, że po prostu był jakiś dowód, że oni wzięli pieniądze, to prawnik się wypowiadał, że miałoby to mogła być podstawa, żeby po prostu przeprowadzić te procesy Lee jeszcze raz. A tak niestety ona została skazana na karę śmierci. I siedziała w więzieniu, czekała na tą karę śmierci. Jak już mówiłam, Lee przeszła pewnego rodzaju nawrócenia, zaczęła czytać Biblię. Zrobiła się bardzo wyżąca. Siedziała w Pembroke Pines chyba, na Florydzie. Znaczy ona siedziała na Florydzie, tak ona już do Michigan nie wróciła. Tam na Florydzie mamy karę śmierci, więc czekała w celi śmierci. W tym więzieniu to jej się tak za dobrze nie wiodło, bo ona napisała taki 25-stronicowy dokument wymieniający jakieś nazwiska. Różnych ludzi, którzy tam ją molestowali, bili, jakoś tam coś tam było nie tak. Natomiast niespecjalnie ludzie wierzyli, ponieważ ona już miała opinię wariatki i opowiadała niestworzone historie, że jej umysł jest skontrolowany przez fale radiowe, że policja jakieś tam nazywa presja soniczna, że jej presję soniczną wysyłają na nią, żeby ją denerwować i żeby ją tam dręczyć i tak dalej, i tak dalej. No i no więc po prostu każdą jej wypowiedź traktowano z takim
no z taką dużą dawką wątpliwości. Więc ona tego nie za bardzo mogła wytrzymać i ona w końcu wzięła, zgłosiła się, po prostu się przyznała. Znaczy ona cały czas utrzymywała, że wszystkie te morderstwa były w obronie własnej. Moja osobista opinia jest tak, że być może to pierwsze wcale nie wykluczam, ale następne to już mi się wydaje, że już niekoniecznie, bo przez całe życie po prostu się procesuowała, potem kurczę, była prostytutką, o, tak będzie ładniej. I jakoś tam nikogo nie mordowała, później zabła jednego faceta, a później nagle ciach, sześciu następnych. Jakoś mi to nie grało. Ale nie wiem, być może taka była sytuacja. Nikt tego tak właściwie nie zbadał. Ona miała tego dość i powiedziała, że tak, ja wszystkich ich zabiłam zimną krwią, jestem potworem, proszę mnie stracić. Ona już chciała przyspieszyć, dlatego że już nie wytrzymywała tej całej śmierci. Widziałam nawet takie zdanie, musicie zabić Aline Woodnose, bo inaczej ona zabija ponownie. Próbowała wszystkich nakłonić na to, no i oczywiście to na drogę zadziałało, że ona była taka stuprocentowo pewna. Niektórzy ludzie byli, próbowali ją ratować, próbowali coś z nią zrobić, próbowali jakoś tam pomóc jej, żeby odwołać ten wyrok, żeby zmienić się koleją losu, ale ona była już tam, już nie ma sensu, jak coś się spotka ze swoim stwórcą. Ale nieoficjalnie mówiła cały czas, że to była plana konieczna. Więc też nie można powiedzieć, że ona tak cały czas nagle przyznała się, gdzie o, bo ja tak na to głosowałam, żartowałam, zabijam ich zimną krwią. Ona ich zabijała rzeczywiście, natomiast co to powodowało, to już jest to była kwestia psychologów. W momencie, kiedy oczekujemy na egzekucję, jeden z filmowców, potem sporo ludzi kręciło się, robiło jakieś filmy dokumentalne, różne przesłuchania, dotarł do Diane Woodnose, czyli matki biologicznej Lee. No to już, bo ona w sumie ma trzy matki. No, więc to ciężko się zorientować, jak mówimy, matka, która to była. To była ta, która urodziła fizycznie, ta co przed tym w Teksasu zwiadła, na samym początku historii. I zapytano się, jaka jest jej opinia. Starsza pani na Michigan mieszkała, więc w Teksasie. Widziała, że bo jak rodziłam Lee, to był bardzo ciężki poród, bardzo skomplikowany, to był poród pośladkowy, więc dziecko wychodziło odwrotnie. Się rodziło nie główką do przodu, tylko stópkami do przodu. Być może ją nie wyciągali, być może po prostu były jakieś uszkodzenia mózgu. No takie miała teorie, coś takiego, że tak już mogło stać, nikt tego nie potwierdził. I ta Diane Woodnose miała taką wizję, że można poprosić o przebaczenie, bo ona by chciała, żeby jej córka wybaczyła za te wszystkie sytuacje, ale absolutnie nie chciała nic słyszeć, nie chciała jej przepraszać. Jak wiemy, Lee starała się o przyspieszenie daty egzekucji, na to przyniosła jakieś efekty. Data została wyznaczona na 9 października 2002 roku, więc ona no w sumie w tych celach śmierci tam w sumie siedziała już tam 10 lat ponad. Gubernatorem Florydy był wtedy Jeb Bush. Dlatego, dlaczego to mówię? Dlatego, że to ma takie implikacje, bo cały czas mu ktoś tą Aline wypomina. On był gubernatorem pierwszą kadencję, starał się o reelekcję i ustawił tą datę egzekucji miesiąc przed wyborami. Bo wiedział, że będzie prasa, że będzie duże zainteresowanie, że on się będzie wypowiadał w tej prasie. I tak sobie troszeczkę to podpiął pod całą karierę. Za każdym razem, jak mi się zarzuca, że on to zrobił, że on to podpisał, a powiem dlaczego, no to mówi, no tak, ale to jest stan Floryda i ludzie są za karą śmierci, więc ja wykonuję wolę ludu. A dlaczego to takie jest kontrowersyjne? Dlatego, że gubernator w tych stanach, gdzie jest kara śmierci, to gubernator po prostu podpisuje ten nakaz egzekucji i gubernator ma ostatnią... Znaczy nie, że on może kogoś uniewinnić, ale może powiedzieć, że nie jestem pewien, albo nie jestem pewna, czy ta osoba to zrobiła, albo czy wszystko jest w porządku i bardzo proszę jeszcze raz spojrzeć na sprawę. Są tacy gubernatorzy. Ale Jeb Bush po prostu trochę tak wyglądał, jakby wykorzystał tą egzekucję w swojej walce politycznej. On miał jakąś wizję w ogóle, że Floryda to będzie drugi Teksas, że tam po prostu niech się nie będzie bawił w jakieś odwołania czy coś, ktoś będzie winny, to idzie na krzesło, tam rock and roll. I mówię, do dzisiaj mu tą kwestię wypominają czasami, nawet mu to wypominali podczas tej całej, podczas czasów wyborów prezydenckich, bo był kandydatem od Republikanów, został pobity przez, nie dostał nominacji, wiadomo.
Aileen zaczęła się przygotowywać do tej egzekucji. Jeżeli to kogokolwiek interesuje, to ona ostatni posiłek, to ona miała limit, bo są takie limity. To nie jest tak, że po prostu zamawia sobie to wcześniej, nie wiem, 300-400 dolarów. Ona miała 20 dolarów limit. Ten limit zależy od stanu więzienia i wszystkich innych sytuacji. To co tam ma ochotę zjeść, na sobie zamówiła KFC. Według danych ona podobno wypiła jako kawę, nie wiadomo czy to z nerwów czy coś. Ale jeżeli kogoś kręci, co kto je na ostatni posiłek, no to ona miała ochotę na kurczaka w panierce. Egzekucja odbyła się o 9:30 rano i też jeszcze coś takiego wam powiem, tak, w tych stanach, gdzie jest kara śmierci, to stan nie jest większość, wbrew pozorom, zawsze jest wybór metody egzekucji przez skazanego. Znaczy ten wybór musi być dokonany odpowiednio wcześniej, nie można zmienić zdania w ostatnim momencie i więzienia oferują zawsze takie dwie opcje. A ona się zdecydowała na zastrzyk z trucizną, no bo właściwie trzy zastrzyki. Znaczy to zależy jak spojrzeć, są trzy substancje wstrzykiwane. Ale nie wiem jaka była jej alternatywa. Nie wiem czy to było powieszenie, czy to było krzesło elektryczne. Coś z tego. Do tych metod egzekucji. Gdzie kiedyś chcieli, to wam popowiadam. Jakbyście chcieli mieć taki ochotę na taki bardzo mroczny odcinek. No i została właśnie tego 9 października 2002 roku stracona. Wiem, że tę egzekucję chyba obserwowali niektóre rodziny ofiar. Rodziny ofiar, które zresztą o tych ofiarach mówiły bardzo tak. To były te wszyscy panowie, to były takie słodkie misie, tacy kochani byli i tak dalej. Oni by nic w ogóle nie zrobili, nawet prostytutki by nie wzięli ze sobą, więc to jakaś pomyłka. I nie wiem, czy oni byli tak po prostu takimi wizje tych panów, czy po prostu tak ich chronili. No i Aileen, która sobie tam zażyczyła, że ona chciała mieć jakąś koszulkę z Harley Davidsonem, jak została stracona, jakiegoś tego typu sprawy. Ona także poprosiła, żeby pewna piosenka została puszczona na jej pogrzebie. Znaczy na jej pogrzebie, nie na egzekucji, na jej pogrzebie. I tutaj przez chwilę. All the cheap thrill seekers, vendors and the dealers crowded around me. Tyle wam mogę puścić w kwestiach legalnych. Link jest na dole, jak ktoś chce całość. No i jeżeli ktoś się interesuje, jakie były ostatnie słowa Aileen, to brzmiały tak. Już widać, że podleciała. Chciałam tylko powiedzieć, że żegluję wraz ze skałą i wrócę jak w Dzień Niepodległości z Jezusem 6 czerwca, tak jak w filmie. Ja tu wrócę. No i tak się zakończyło jej życie, niestety bardzo, bardzo tragiczne. Pasmo cierpień tak naprawdę. Jestem ciekawa waszego zdania, jak to, czy zasłużyła na karę śmierci, czy trzeba było posadzić po prostu, czy to jest kwestia choroby psychicznej, czy jakichś tam innych rzeczy. Co ją skłoniło do tego zabijania? Bo wydaje mi się, że to nie jest taka, odpowiedź nie jest taka prosta. W ogóle oczywiście to też chciałam jeszcze powiedzieć jedną, że w momencie jak ona została stracona, to w ogóle zaczęły się dyskusje znowu nad karą śmierci. Czy karą śmierci też zaczyna dyskusję za każdym razem, jak jakaś znana sprawa jest i ktoś z ludzi mniej lub bardziej znany zostaje skazany na karę śmierci, jakaś taka słynna, jakieś słynne dochodzenie. Aileen była pierwszą kobietą na Florydzie straconą, ale nie pierwszą w Stanach Zjednoczonych, z tego co ja wiem. I były podnoszone też takie głosy, że Stany bez kary śmierci mają mniejszy wskaźnik zabójstw. Nie wiem, czy to jest prawda. Muszę się przekonać, czy sprawdzić, czy to jest prawda. Próbowano ją ratować, no tak jak mogli, ale ona już nie chciała. Ona już nie chciała, już miała dość. W sumie trochę ją rozumiem, no, bo w kali śmierci to nie jest zbyt wesoło. Po egzekucji, jak mówię, ta sprawa jej fascynowała wiele osób. Powstało mnóstwo filmów, naprawdę tych filmów jest bardzo dużo. I książek jest w gromach, chyba kilkadziesiąt właściwie, chyba 20 książek jest na ten temat napisane. Ja wam tylko tam wspomnę o tym, bo ona się pojawia w różnych w filmach dokumentalnych i postać jest wykorzystywana tam gdzieś czasami w jakiejś popkulturze czy w kulturze. Więc to tylko takie rzeczy, które możecie słyszeć, może gdzieś tam się wam obiło uszy.
Więc są dwa filmy dokumentalne zrobione przez pana Nicka Broomfielda. Polecam, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, to są wywiady z nią i z jej znajomymi, różne miejsca, gdzie ona przebywała, więc za dzieciaka i jako nastolatka. Pokazane to wszystko, takie udokumentowane, jak można jej życie. No to jeżeli, no jest dużo rozpraw sądowych i bardzo dużo tej adoptowanej matki, tego prawnika dziwnego, więc jak ktoś ma ochotę, to polecam. Jest oczywiście Monster, czy film Monster z Charlize Theron i z Christiną Ricci. Kwestia jest taka, że ten film jest bardzo dobry. On jest naprawdę bardzo dobry, tylko że on się słabo trzyma faktów. Jeżeli po prostu nie traktujemy go jako dokument, tylko jako film fabularny na bazie, no to oczywiście, to ja nie mam najmniejszego problemu, ale jeżeli chcemy, żeby on się trzymał faktów, to on się słabo trzyma fakty. I ta Tyra inaczej, że tak powiem, jest przedstawiona. I to całe dzieciństwo tej Lee troszeczkę inaczej. Tam są pewne rzeczy, które zostały zmienione po to, żeby dynamika filmu się zgadzała, a nie żeby historia się zgadzała. Więc miejcie to na względzie, ale to jest film fabularny, to nie jest dokument. Więc oni sobie mogli zrobić, co oni chcieli, tak naprawdę. A jeżeli chodzi o taką już kompletnie taką fabularną wizję Eileen, to jeżeli ktokolwiek pamiętam, jeżeli ktokolwiek ogląda American Horror Story, to chyba był piąty sezon, nie, to był ostatni sezon, Hotel, była tam ta pani, grała także Eileen, można ją było zobaczyć. Taki jakiś tam, była jakaś zjazd innych morderców, ona tam była. No i właściwie tyle o Eileen Wuornos. Właściwie to na tych nazwisk, to też jest ciekawe, że na tych nazwisk to miała trzy, bo ona nazywa się Pittman na początku, później zostało zmienione na Wuornos, bo ją dziadkowie zaadoptowali, a później jeszcze dodała do tego Prel od tej całej matki, więc to była Aline, Carol, Pittman, Wuornos, Prel. Wow, było długie nazwisko. Jestem ciekawa waszych opinii, mam nadzieję, że mi się podobało, że nie zawiodłam was w kwestii referowania tej historii. Może odkryć jakieś fakty, które żeście nie wiedzieli. Może. Jeżeli chodzi o kryminalnych, to pojawi się znowu na Facebooku, na fanpage'u jakiś rodzaj, no nie ankiety, bo ankieta wstawić nie można z niewiadomych powodów, ale jakiś tam rodzaj pytania, co byście chcieli w następnych. Jest, jak ktoś dotrwał już do końca, do tego etapu, to jest jeszcze jedno pytanie. Jak wiecie, o kryminalnych robię raz w tygodniu. Raczej raz w tygodniu, bo po prostu muszę się przygotować bardzo mocno i to nie są takie przygotowania, które będę tam w ciągu paru godzin. Ale pomyślałam, że mogę wam zrobić jeszcze jedne takie pseudokryminalne sprawy, takie jakieś nierozwiązane tajemnice. Ja tego nie chcę za bardzo rzucać tak 100% do kryminalnych, bo na przykład jakieś tego typu jakieś tajemnice, historie z dreszczykiem, na przykład Yeti z lasu, no to nie bardzo kryminalne, bo to jest sprawy nierozwiązane, właśnie to mają do siebie, że tam nikogo nie łapią, tam nic nie jest rozwiązane, tylko może było tak, a może było siak. Więc jak chcecie posłuchać o takich rzeczach, to dajcie mi znać, to ja bym parę takich dodatek mogę wam zrobić. Ale to właśnie nie będzie taki kryminalnie ekstra, albo jakieś tam tajemnice wudu, nie wiem, jak to nazwę jeszcze. Więc proszę się wypowiedzieć w komentarzach. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że będziecie mieć cudowny dzień. Buziaczki, papa.